Witam Państwa, właśnie jeździmy Mercedesem W204. Auto ma silnik 1.8, jest to kompresor, ma 184 konie i jest 2007 roku. Dzisiaj tutaj zamontowałem instalację BRC. Bardzo dobrze się sprawuje w tym aucie, nie ma z nim żadnych problemów. Gwarancja za 2 lata, bez limitu kilometrów. Co oprócz tego? Serwisy co 15 tysięcy na wymianę filtrów. A co do samochodu, no to spalanie auta 11 litrów benzyny, gazu 12 litrów. Oszczędność na 1000 km jest to 310 zł, więc w miarę dobrze. Poza tym na paliwo wydaliśmy przez to 550, a tak na gaz już 240, więc różnica jest, tak jak mówiłem wcześniej, całkiem niezła. Zbiornik 56-litrowy, do którego wejdzie nam 45 litrów gazu. I na takim zbiorniku przejedziemy około 370 km. No i teraz auto dobrze chodzi. Niezależnie czy to gaz czy benzyna, jest tak samo. Bardzo dobrze wyregulowane. No i podatnie cena instalacji to 3200 zł. Zwrot takiej instalacji następuje po przejechaniu ponad 10 tysięcy km. Więc w sumie po niecałym roku, jak ktoś jeździ w miarę tak rocznie normalnie. No i to by było na tyle. Zapraszam na Energigaz Polska, na stronę i na serwis też. Dobrze, dziękujemy. Zapraszam do kolejnych odcinków.